Tym razem na scenie zaprezentowali się uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych Szkoły Podstawowej Fundacji oraz Gimnazjum Menadżerskiego. Artyści zabrali zgromadzoną publiczność w świat zaczarowany kolorem. Ideą koncertu jest to, aby przekazywać 1% z podatku za 2014 rok na nasze konto, na konto fundacji, i mamy nadzieję, że te środki zasilą ostatecznie budowę boiska i sierpień 2015 będziemy gotowi z nową, piękną inwestycją wokół naszej szkoły. Już tylko niespełna 50 tysięcy złotych dzieli uczniów zespołu szkół fundacji od upragnionego boiska. W ciągu dwóch ostatnich lat udało się pozyskać prawie 3 razy tyle. Koncert przede wszystkim przepiękny, pokazujący, jak wiele umieją już dzieci. Ten koncert odbywa się corocznie, zawsze na początku roku. I zawsze jest to świetne przeżycie i pokazuje, jak dobrze ta szkoła przygotowuje dzieci. I tylko szkoda, że te dzieci nam tak szybko dorastają i tak szybko idą w życie już samodzielnie. Natomiast cel bardzo szczytny. Zbieramy pieniądze na wymarzone boisko dla dzieci i to między innymi jest właśnie przesłanie tego koncertu. Mam nadzieję, że trochę nam się uda jeszcze pozbierać, bo trochę nam brakuje. Dlatego liczymy na 1% oraz na te datki, które dzisiaj wpłyną na budowę boiska. Potrzebujemy tego boiska. Właśnie nasza klasa i nasza szkoła jest bardzo taka sprawna fizycznie i bardzo potrzebujemy tego boiska, żeby nawet się kształcić w tym celu. Już dosyć długo na nie czekamy. No i fajnie by było, gdyby już można było z niego korzystać.